Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zwołaliśmy ten tryb, można powiedzieć, w takim trybie ekspresowym, ale ze względu na dwie okoliczności, które pojawiły się w ostatnich dniach. Po pierwsze to rejestr umów, które zawiera urząd. Ja jestem zawsze zwolennikiem, byłem i będę przejrzystości urzędów. To, co robimy, publikujemy na naszych stronach internetowych, na stronie miejskiej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na obywatelskich, proszę o nie, wszystkie projekty uchwał, które są kierowane do Biura Rady Miejskiej w momencie, kiedy są przyjęte, są kierowane na, też do wiadomości mieszkańców. I odniosę się tutaj do wniosku lepszego Koszalina. My ten rejestr umów z koszalińskimi przedsiębiorcami, nie tylko przetargi, duże przetargi, które mamy obowiązek publikować w Biuletynie Informacji Publicznej, ale też wszystkie pozostałe umowy zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczone tak szybko, jak będzie to możliwe ze względów technicznych, ponieważ tych umów jest bardzo dużo. Oczywiście nie będziemy publikować umów cywilnoprawnych dotyczących najmu, dotyczących użyczenia na czas budowy kawałka terenu, bo to są umowy, które zawieramy bardzo dużo i często to są osoby fizyczne. W związku z tym tej klauzuli o udostępnieniu danych osobowych na dzień dzisiejszy w tych umowach nie ma. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z wydatkami publicznymi, z wydatkami ratusza, te wszystkie umowy zostaną opublikowane i w przeciwieństwie do prezydenta Krzyszka, ja nie będę tutaj zwlekał z tym, żeby te umowy były też, ten rejestr był uzupełniony o imię, nazwisko osoby, firmy, która tą umowę z Koszalinem zawiera. Myślę, że tutaj nigdy nie było najmniejszych problemów z przejrzystością, natomiast jako, że w wypowiedziach lepszego Koszalina pojawiły się sformułowania sugerujące w pewien sposób to, że trzeba mieć tutaj przyjazny klimat, żeby dostać jakiekolwiek zamówienie, że jak tutaj zacytuję, że nieoficjalnie się mówi w prywatnych rozmowach, że przychylność władzy kosztuje. Więc ja jako organ mam obowiązek w takim przypadku bezwzględnie zawiadomić prokuraturę. Ja takiej wiedzy nie posiadam. Jeśli członkowie lepszego Koszalina, pani Kmita, obaj panowie Bezgrejowie i radni lepszego Koszalina, jeśli takie informacje posiadają, to myślę, że jeśli to stowarzyszenie ma przymiotnik obywatelski, to powinno tą obywatelskość zachować i tego typu zawiadomienie skierować do określonych organów, które tym się po prostu zajmują. Ja cenię sobie współpracę z koszalińskim biznesem, bo to są firmy, które w przetargach naprawdę, niech Państwo mi uwierzą, w ciężkich bojach wygrywają przetargi. To są firmy, które zatrudniają mieszkańców Koszalina i mieszkańców najbliższych okolic. Firmy, które realizują zamówienia różnego rodzaju dla miasta, dla całej sfery budżetowej. I nie widzę powodu, dlaczego tą współpracę, która jest otwarta, o której rozmawiamy w tej chwili, o której szeroko rozmawiamy na temat tego, za co miasto odpowiada, czyli szkolnictwa zawodowego. Te rozmowy są bardzo intensywne. Myślę, że taką ważnym elementem będzie w sobotę podpisanie umowy partnerskiej samochodówki z Mercedesem. To jest jednak pierwsza liga, koncern z pierwszej ligi światowej. Myślę, że nie powinniśmy tej współpracy i tej atmosfery psuć tego rodzaju sugestiami. Jeśli Państwo mają coś do powiedzenia i mają taką wiedzę, ja jeszcze raz do nich apeluję, proszę powiadomić odpowiednie organy, ponieważ ja takiej władzy, takiej wiedzy nie posiadam. Dziękuję. Nie będę czekał na wprowadzenie, ponieważ myśmy, patrząc na to, co obserwuje się w innych samorządach, myśmy już takie prace wstępne podjęli. Ja mówiłem szeroko na tej sesji, że sam nie wiem, dlaczego jestem przeciwny tego typu procedowaniu, czyli wrzucaniu uchwały niejako na stół bez konsultacji, bez wcześniejszego sprawdzenia. Dlatego, że ta sytuacja w samorządach jest różna. Mamy tutaj do czynienia z jednej strony na przykład z Warszawą, która opublikowała wszystkie tego typu zamówienia, bo jest tutaj mowa generalnie o zamówieniach z wolnej ręki, tych poniżej progu, gdzie
stosuje się albo uproszczony sposób, czyli zapytania ofertowe, badanie rynku i tak dalej, i tak dalej. My to mamy od wielu, wielu lat, jeszcze od czasu, kiedy byłem sekretarzem, mamy to ściśle te procedury opracowane i przestrzegane. Tutaj tych zwolnień praktycznie nie ma, bo dotyczą one przede wszystkim zamówień na wyroby artystyczne. Zresztą w tych przypadkach się tej ustawy o zamówieniach praktycznie się nie stosuje. I patrząc na to, co dzieje się w Warszawie, gdzie opublikowano, z drugiej strony w Szczecinie, gdzie chyba czterokrotnie pan prezydent był proszony o to, żeby tę umowę opublikować, w tej chwili sprawa jest w samorządowym kolegium odwoławczym. Myślę, że to, co możemy na dzień dzisiejszy, to tą szeroką jawność podtrzymamy i ten projekt zostanie, ten rejestr umów zostanie przedstawiony na Koszalińskim WIP-ie. Każdy będzie mógł zobaczyć, co miasto zamawia, u kogo i za jakie pieniądze. Na początek będą to umowy z tego roku, myślę, że z poprzedniego, jeśli kogoś będzie to bardzo interesowało. Te dane są tak de facto dostępne, tylko wiele osób często zwraca się o tego typu informacje, ona wymaga dużego przetworzenia. Myślę, że będzie nam łatwiej też i mieszkańcom, i nam, bo jeśli ktoś o coś się zapyta, dostanie po prostu odpowiedni odnośnik do strony Biuletynu Informacji Publicznej i tam sobie tą informację znajdzie. Dziś to mamy Można sprawdzić, składając wniosek o udostępnienie informacji publicznej, bo to nie jest absolutnie informacja tajna. Zresztą te informacje, które są w urzędzie, one nie są tajne, chyba że jest chroniony interes strony, czyli dotyczy to osób fizycznych, i wtedy taki wnioskodawca musi wykazać swój interes prawny po to, żeby tego typu informacje dostać. Niejednokrotnie były te informacje przekazywane i tutaj też mamy zwłaszcza z większymi opracowaniami, gdzie występują imiona, nazwiska, adresy, to jest duża praca związana z zacieraniem, depersonifikacją niejako tych danych, bo tych danych po prostu o sobie trzeciej nie możemy przekazywać. Natomiast jeśli chodzi o te umowy normalne, umowy handlowe, o zamówienia, o dostawy, tutaj nie ma najmniejszego problemu i te umowy będą umieszczone w Koszalińskim na naszym WIP-ie. To jest jednak i duży budżet, i duży urząd, więc i duże miasto. To tych umów jest dużo i chociażby dzisiaj podpisałem umowy na podziały geodezyjne, na tego typu rzeczy. To są drobne umowy, sporo tych umów jest, natomiast chcemy przez najbliższe dwa tygodnie opracować taką procedurę, żeby ta umowa po podpisaniu, kiedy ona, można powiedzieć, zejdzie z mojego biurka, żeby trafiała do Biuletynu Informacji Publicznej w momencie, kiedy jest podpisana przez obie strony i tutaj mamy do wyboru dwa wyjścia, albo uda się, można powiedzieć, ściągnąć tę umowę z naszego systemu obiegu dokumentów i wystawić Biuletyn Informacji Publicznej w oddzielnym zbiorze, albo będziemy to musieli do czegoś takiego, nie będziemy mieli, będziemy to musieli po prostu te informacje przekazywać do Biura Komunikacji Społecznej albo Biura Zamówień Publicznych wręcz. Czy to dotyczy tylko urzędu, czy też innych instytucji, na przykład ZDM-u, To na dzień dzisiejszy będzie dotyczyło urzędu, dopracujemy tą procedurę z ZBM, jest jednostką urzędu, natomiast jeśli chodzi o spółki, to są spółki prawa handlowego i tam obowiązuje tajemnica handlowa, w związku z tym tych umów nie możemy też ujawniać, bo często one dotyczą opracowań. Trzeba pamiętać, że nasze spółki też startują w przetargach, chociażby w przetargach śmieciowych i taki przetarg w najbliższym czasie się rozpocznie na kolejny okres związania z umową, więc ujawnienie tego typu opracowań, jakie robią spółki prawa handlowego, groziłoby tym, żeby byłyby w gorszej sytuacji jako oferenci często ratusza niż inne firmy. W momencie, kiedy będzie to dotyczyło zamówień, które my składamy, a jeśli to dotyczy osoby fizycznej, najprawdopodobniej, tutaj jeszcze dzisiaj konsultowałem to z radcami, czekamy na jego opinię, wprowadzimy po prostu taką klauzulę, jaką mamy przy konkursach, chociażby na wolne stanowiska pracy. Klauzula, która mówi, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do konkretnych celów, to będzie do celu rejestru umów, który został zawarty z miastem Warszawy. Ale będzie to dotyczyło dopiero umów
które zostaną zawarte. Które zostaną zawarte, ale trzeba pamiętać, że to są umowy naprawdę, znaczy my nie mamy, ja nie zawierałem umowy na przeprowadzenie wykładu na przykład, to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Natomiast tam, gdzie mamy zamówienia publiczne, gdzie mamy dostawy towarów, usług, a gdzie mamy do czynienia z przedsiębiorcą, tam ochrona danych osobowych nie obowiązuje. To jest przedsiębiorca, jest w rejestrze, on jest ogólnie dostępny. W tej chwili możemy, jeśli ktoś z Państwa ma zaopłonąć... Zapytam, czy to fizyczne, Panie Prezydencie, ponieważ